Cześć, witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj nietypowy temat, nietypowe miejsce, a mianowicie wybrałem się z Mavikiem na marszobieg. Pokażę Wam krok po kroku, jak rozwiązałem sobie logistycznie tą sprawę. Pewnie wiele osób wybiera się właśnie na jakieś trekkingi, czy nawet biegi ultra, czy treningi dłuższe biegowe z Mavikiem. Pokażę, jak to zrobiłem ze swojej strony, co mi się sprawdziło i jak to u mnie działa. Jak biegałem wcześniej, nie miałem jeszcze takich etui etui na Mavica i na kontroler. Ja niedawno sobie je zamówiłem i w tej chwili mam właśnie te dwa etui. Bardzo ładnie się w nich spisują, bardzo ładnie się w nich układa zarówno Mavic, jak i sam kontroler. One tutaj nie drżą, jedyne co mi drży, to jest ten uchwyt do zamka. I to wszystko, to co się rusza. Mavic sam w sobie jest lekki, dlatego że ja na czas biegania wyciągam z niego baterię i samym Mavikiem właśnie biegam. Baterie wziąłem dzisiaj dwie. Mam te baterie i jako, że gdybym zostawił je w plecaku, to by zmarzły mi, to trzymam je blisko siebie w dwóch kieszeniach swojej kamizelki. I to, o czym jeszcze pamiętam, to jest to, że w kieszeni mam swój telefon, dlatego że jak on zmarznie, to też jest słabo. Co dalej? Wypadałoby wziąć teraz jakiś lepszy plecak. Plecak mam taki biegowy, dwunastkę Salomona, który ma zarówno uchwyt w pasie, czy tą obejmę w pasie, jak i ma szelki ze spięciem, czyli z tą gumką, która dwie szelki ze sobą spina. Teraz sobie spakuję wszystkie rzeczy do plecaka. Czyli pierwszy idzie Mavic, damy sobie go tutaj spoko do plecaka, drugi kontroler. Mam ze sobą jeszcze ten aparat, którym nagrywam, ale jego będę trzymał w ręku. I na ten aparat mam też taką małą pochewkę, torebkę, żeby mi się nie zniszczył w momencie, kiedy skończę nagrywać. Mam też malutki statyw Manfrotto, na którym stoi ten aparat. Plecak sobie już zapiąłem. Teraz rozepnę tą gumkę i właściwie to jesteśmy gotowi. To nie będzie taki mocny trening biegowy, typowy, powiedzmy, tempówki. Nie, raczej rozruch typu marszowiec, czyli z kilometr biegu, później trochę marszu ze 2-3 minuty i tak dalej. Celem tego treningu jest głównie rozruch i miłe spędzenie czasu. Ja jestem gotowy, możemy w takim razie ruszać. Cześć, popchać trochę. Dalej. Tour de France, jedziemy, ale. Jeszcze trochę. Na razie. Dotarłem do zamku w Morsku. Trochę się zachmurzyło w międzyczasie. Nie jest tak ładnie jak w tym momencie, kiedy wychodziłem z domu, ale to nie szkodzi. Wyciągnę Mavica, mam dzisiaj nowe śmigła, także mam ten low noise, fajna rzecz. Bateria, mam nadzieję, że nie jest zimna i jedziemy. Chyba zostawię filtr, mam nadzieję, że będzie jeszcze na tyle dużo światła, żeby zostawić filtr. Całkiem dużo śniegu i ślisko, to bardzo. To jest naprawdę niewiarygodne, ale mamy tyle śniegu tutaj. Po prostu kosmiczną ilość. Uhu. Ta górka chyba nie ma końca, a w dodatku jest taka stroma i śliska, że masakra. Zaraz będę na szczycie i będzie pięknie. Jeszcze kawałeczek.
Jednak jak się go transportuje bez śmigieł, to jest tak leciutki, że można, jak pióreczko, można go śmiało nosić. Nic się z nim nie dzieje. Tak wygląda bieganie po lesie. Z górki w dodatku po obrodzonym szklaku. I nawet usta mi już powoli zamarzają. Teraz mam kawałeczek płaskiej drogi. No i co z tego, że jest płaska? Jak jest taka śliska, że nie da się nawet pewnie iść, a co dopiero biec. Wszystkie auta tędy jeżdżą na stok narciarski. I kurczę, nie jestem w stanie pewnych kroków nawet stawiać, żeby się nie walić. Jest szklaneczka. Mam nadzieję, że jeszcze kawałek i znajdę jakąś boczną ścieżkę przynajmniej. A jest tak ostro. Zdążyłem już porządnie zgłodnieć i zmarznąć. Ale jeszcze kawałeczek. Teraz mam górkę wielką, bo jest tak. A za chwilę będzie z górki już na pazurki do samego auta. Fajny spacer, fajny marszobieg. Bardzo mi się podoba. Ekstra jest. Tu nawet przyczaiłem, że chłopaki latają balonem. A tutaj mamy obok skałki. Słuchajcie, wróciłem szczęśliwie do domu, jestem bardzo zadowolony, że wreszcie jestem w cieple i się trochę ogrzałem. Ale chciałbym podsumować tą wycieczkę i podsumować te informacje, które chciałem przekazać. Jeżeli chcecie uprawiać marszobiegi lub też na przykład turystykę górską z Mavikiem, warto zaopatrzyć się w te futerały, które są dostępne w sklepach internetowych, dlatego że Mavik i kontroler wtedy są bezpieczne. I druga rzecz, którą zaobserwowałem, warto sobie wyciągnąć baterię z Mavika, żeby mieć go w takiej formie bardzo lekkiej, dzięki temu on jest mniej podatny na uszkodzenia. Jeżeli chodzi o śmigła, można je też spiąć gumką recepturką. Ja w tej chwili jej nie używałem na tym treningu. To jest taka zasada. Baterie powinny być ciepłe, czyli jeżeli przebywamy długo na zewnątrz, w niskiej temperaturze, warto baterie schować sobie do kieszeni, jak najbliżej ciała, żeby się ogrzał. Sam kontroler, ta bateria trzyma dość dobrze, ale też warto go trochę ogrzać przed samym lotem, na przykład na 10 minut przed lataniem włożyć sobie go do kieszeni. To jest to. Wiadomo, że Mavic ma też w gimbalu te gumki, które sztywnieją z czasem, więc nie ma co przesadzać z taką sytuacją, ale tutaj są gumki, które są podatne na temperaturę i wiadomo, że cudów nie ma, że możemy mieć w pewnym momencie takie zjawisko, że one zaczynają sztywnieć i obraz nam skacze. No to jest niestety taka bolączka Mavica Pro w tych niskich temperaturach. Z takich innych spraw, telefon, no czasami tablet, czasami telefon, warto sobie sprawdzić, który spisuje się najlepiej na mrozie, szczególnie jeżeli planujemy długie wycieczki, bo możemy mieć niespodziankę taką, że przestanie nam tablet lub telefon funkcjonować. I jeżeli macie powerbank, to też warto ze sobą zabrać, bo niby okazuje się, że telefon jest naładowany, a w niskiej temperaturze ta bateria szwankuje. Jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy, to chyba tyle i z powodzeniem można zabierać Mavica nawet na jakieś łatwiejsze wspinaczki. Ja takie rzeczy już robiłem, właśnie na biegi, na wędrówki, na rower. Bardzo dobrze się spisuje. To są te podstawowe moje doświadczenia, które z Maviciem mam. Z innych spraw, dotyczących spraw organizacyjnych, niedługo ten kanał bardziej rozbuduję i chciałbym, żeby był też ten kanał pomocny dla osób bardzo początkujących. Wprowadzę taki moduł 60-minutowy, który będzie dotyczył tylko i wyłącznie wstępu dla początkujących. Tego, żeby poczuć się lepiej z dronem, żeby nie zniszczyć sobie go na początku i żeby poczuć się właśnie pewnie, że to będzie takie wsparcie dla osób, które zaczynają. Czyli kompendium 60-minutowe. Ja mam te poprzednie odcinki, one są dość mocno rozbudowane i nie każdy ma czas i cierpliwość, żeby je oglądać, dlatego chciałbym zrobić taki materiał właśnie w sposób, w jednym miejscu, w sposób taki w formie kompendium.
Drugą sprawą organizacyjną jest to, że właśnie patrząc na osoby, które chcą rozpocząć przygodę z dronem lub jeszcze nie miały i nie wiedzą, czy zainwestować, zbierają sobie na przykład forsę albo wahają się, czy kupić sobie to, czy coś innego. Chciałbym zrobić takie warsztaty ABC, czyli czy warto kupić drona. To będą warsztaty około 3-4 godzin. Zrobimy je w Podlesicach i zrobimy je, bo już rozmawiałem, mam bardzo ładny teren przy hotelu i to będzie, jak będzie troszeczkę cieplej, jeżeli temperatura wzrośnie do kilkunastu stopni Celsjusza, czyli na przełomie może kwietnia, marzec, kwiecień, dlatego że trzeba spędzić jednak ze 2 godziny na dworze i planuję zrobić to dla dwóch grup osób, czyli pierwsza grupa byłyby to osoby bez dronów, wtedy by używały mojego Sparka czy Mavica. Druga grupa, która przyjechałaby na przykład z dronami. Możemy coś takiego zrobić, także ja w opisie poniżej dam wam taki kwestionariusz, link do kwestionariusza, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę.